Weronika Castro i Ignacio López Tarso w filmie Prawo do narodzin w pozostałych rolach. Na motywach powieści Feliksa Kaineta Prawo do narodzin. Adaptacja. Zdjęcia. Reżyseria Raul Araiza. Produkcja. Proszę uwagę, panie i panowie. Clemencia, podejdź. Chcę wznieść toast za 25 lat szczęścia, jakie ofiarowała mi moja małżonka. Świętujemy dziś z rodziną i przyjaciółmi. Dziękujemy wam wszystkim, że dzielicie z nami radość. Za pozwoleniem. Dla dopełnienia toastu chciałbym obwieścić państwu, że oświadczyłem się Marii Elenie del Junco i zamierzamy się pobrać. Widziałaś? Po moim trupie się pobiorą. Gracias. Gracias. Gracias.
Co ci jest? Nie wiem. Chyba oszalałam. Nie mów tak. Ale ja go widziałam. Chyba. Kogo? Ojca mojego dziecka. W twoim domu? Przecież to niemożliwe. Przywidziało mi się. Powiedz, że nie wróci, by zrujnować mi życie. Nie, Mario Eleno. Jestem przy tobie. I chociaż nasza zapowiedź to oszustwo, które pomoże nam się częściej widywać, nie zawiodę cię. A jeżeli kiedyś powiesz, Jorge Ruisie, niech kłamstwo stanie się prawdą, ożenię się z tobą natychmiast. Pomimo wszystko? Tak. Kochałaś człowieka, który cię zawiódł. Teraz masz przy sobie kogoś, kto dotrzymuje słowa. Gratuluję, dzięki. I tobie też. Bardzo dziękuję, Matyldo. A kiedy ślub? Niedługo ustalimy. Im szybciej, tym lepiej. Moja siostra to nie stała ślicznotka. Lada chwila może zmienić zdanie. Wybaczcie. Chyba zakochała się w tobie. Mam nadzieję, że to kaprys. Nie mogę kochać nikogo oprócz ciebie. To niesprawiedliwe. Tak wielkie uczucie jak twoje powinno być odwzajemnione. To moje zmartwienie. Niesprawiedliwe. Potrzebuję ciebie. Porozmawiajmy z twoim ojcem. Mów. Nie znam się na tym. Znasz się. Widziałam u ciebie zdjęcie tego kierowcy obok święty obrazek i świeczki. Nic nie wiem. Muszę wracać, jestem tam potrzebna. Czekaj. Wy czarni macie sposoby, znacie czary. Pokażesz mi albo wyrwę ci kłaki. Chciałam przejść. Nie kręć, jutro gdy nikogo nie będzie, nauczysz mnie. Albo pożałujesz. Goście, słyszałaś? Proszę o wybaczenie, że nie uprzedziłem pana o naszych zamiarach. W istocie powinno być inaczej. To uchybienie, ale bardzo się cieszę. Oboje z żoną jesteśmy szczęśliwi i Matylda. Macie moje błogosławieństwo. Jorge Ruisie, do widzenia, do jutra. Proszę jej wybaczyć i uzbroić się w cierpliwość. Nerwy ją jeszcze zawodzą, zwłaszcza w ważnych chwilach. Musi pan być wyrozumiały. Rozumiem wszystko. Dobrej nocy. Dobranoc. Czyżby mu powiedziała? Nie. Jakim cudem? Nie oświadczałby się, wiedząc o jej hańbie. Bezwstydna. Anonsuje swój ślub przy całej śmietance Veracruz. A wie, że należała do mnie. Pokala ołtarz. Widziała cię? Chyba tak. Miałem takie wrażenie przez chwilę. Tłum, hałas. Ja jak w malignie. Co to za hipokrytka?
Co z dzieckiem? Nie wiem, oddali je chyba. Była taka śliczna. Istny cud. Dziecko cię nie obchodzi? Po prostu oddali? Co tam, dziecko? Nie chciałem dzieci. Ale to już jest. Co mam zrobić? Szukać go, czy jak? Nie, skoro cię nie obchodzi, to skończone. Niech mnie diabli, jeśli się do niej odezwę. Wspaniałe przyjęcie. Dziękuję. Cudownie, że przyszliście. No i ta zapowiedź ślubu Marii Eleny. Ciekawe. To znaczy, czy nas zaproszą? Z pewnością, w pierwszej kolejności. Rafaelu, nasz dom nas wzywa. Naprawdę godnie nas przyjęliście. Do zobaczenia. Zauważyłeś? Idiotyczne. Na pewno miał na myśli plotki o Marii Elenie. Szturchnęła go łokciem. Zauważyłam. Nie martw się. Kłopoty minęły szybciej niż myśleliśmy. Wieczór był udany. Jorge Luis i Maria Elena jakby się zmówili. Może tak było? Skądże? Oświadczył się, ona wyraziła zgodę i Jorge Luis podzielił się z nami swym szczęściem. Ona go nie kocha. Mówiła, że wyjdzie za mąż z miłości. To było kiedyś. Sytuacja się zmieniła. Trzeba się dostosować. Idziesz? Muszę się zająć stołami. Od tego masz służbę. Ta czarna się tym zajmie. Jaka czarna? O co chodzi? Nikogo tu nie ma. Masz rację. Przywidziało mi się. Kogo zobaczyłeś? Maria Dolores. Miłość to nie grzech. Możemy się pobrać, jeśli tego chcesz. Ale jeśli nie, i tak możesz zawsze liczyć na moje wsparcie, oddanie i miłość. Czemu nie mogę go uszczęśliwić? To najlepszy człowiek na świecie. Tak pięknie przyjął moje wyznanie. Odważny, wspaniały człowiek. Czemu nie mogę go kochać? Oddałam się innemu mężczyźnie i mam z nim syna. Dzień dobry, mamo. Dzień dobry, kochanie. Co dobrego? Dziękuję. Po co te okulary? Mało spałam. Gdzie tata? Wyszedł. A Maria Elena? Jeszcze śpi. Skąd ten nagły ślub? Nie wiedzieliśmy. Też nas to zaskoczyło. Zadecydowali wczoraj? Wcześniej się nie widzieli. Kto wie? Po mojej siostrze można się wszystkiego spodziewać. Co mówisz? Wiesz coś?
I gra z uczuciem Jorge Luisa, bo lubi być adorowana. Ale go nie kocha. Gdyby nie kochała, nie zgodziłaby się. Nie kocha i unieszczęśliwi go. To straszne. On jest dobrym, szlachetnym człowiekiem. Nie zasłużył sobie. Dzień dobry. Witaj, córeczko. Idę do kawiarni na spotkanie z Jorge Luisem, wrócę niebawem. Do śniadania? Tam zjem. Zawołam Józefę, odprowadzi cię. Pójdę sama. Jak to? Przecież to śmieszne odprowadzać dorosłą kobietę. Tata nie będzie zadowolony. Jeśli ma żal, to chyba z powodu swojego postępowania. Tata się wścieknie. Na mnie. Miał okropną noc, nie zmrużył oka. Maria Elena jest egoistką. Nie powinna się jej puścić. Cóż poradzę? Czasy się zmieniły. Maria Elena to dorosła osoba. Widzisz, kochaniutki? Zjadamy pięknie. No tak, malutki. Teraz pozmywamy i pójdziemy do ogrodu. No jeszcze trochę. Słoneczko pięknie świeci, nie tak jak u nas. Ale też grzeje. Popatrz, jakie śliczne. Albertico, wiesz, co jest w środku? Pokażę ci, zanim przyjdzie don Alfonso. Ten kosmyk to włosy twojej mamusi, gdy je pierwszy raz obcięto. Zachowałam kosmyczek. Była jaśniutka jak słoneczko. Potem włoski ściemniały. Twoja mama ma na imię Maria Elena. Najpiękniejsza dziewczyna, jaką ziemia nosi. Spójrz, kochanieńki, to jej zdjęcie. Kiedyś, jak dorośniesz, może cię nauczę. Biedna Maria Elena. Co się z nią dzieje? Wiem, że jest aniołem. Zajmuje się nim jak najlepiej. Ale ciągle myślę o synku i o niej. Bo naprawdę nie potrafi walczyć o byt. Gdzie oni się ukryli? Na pewno daje sobie radę. Pytanie tylko, gdzie są. Nawet nie znamy jej nazwiska. Każdy ma przeszłość. Pomóż mi odtworzyć jej życie. Nie wiadomo, skąd pochodzi. Nawet tego. Przedziwne. Tak bliska osoba. Przypomnij sobie, może coś opowiadała. O czym? O morzu. Uwielbiała morze. Wybrzeże mamy długie. Może jakieś szczegóły? Zawietrzna strona? Masz ci los. To niewiele. Chociaż już coś. Wspominała też jakieś gospodarstwo w górach. Jak się nazywało? Nie pamiętam. Opowiadała mi to, gdy byłam mała. O ptakach, zwierzętach, opowieści biblijne. Jak to ona? Tak, wiem. Jest ciepła i cudowna, nigdy nie zapomnę. Gospodarstwo musiało być blisko jakiejś wsi. Pamiętasz nazwę? Od imienia jakiegoś świętego. Nie wiem, którego.
Tyle wsi nazwano imionami świętych. Podła egoistka ze mnie. Nie starałam się dowiedzieć niczego o niani. Drogo za to płacę. Mario Eleno, nie trać nadziei. Niebawem przeszukam plantację w tamtej okolicy. Detektywi to zrobili. Może nie angażowali się zbytnio. Umknął im jakiś szczegół. Muszę znaleźć ją i twojego syna zdrowego i bezpiecznego. Umiera. Albertico umiera. Co się stało? Malutki. Kochany. Był to film z serii Prawo do narodzin. Wersja polska, Studio Publishing. Tu figura, tu sonrisa, quiero verte entre mis...